Na pewno, to nawet mimo, że mam dobrą pamięć, to o tym nie wiedziałem i tak jak może kiedyś my mieliśmy kompleks z akcji, tak może tutaj ze strony Skry coś takiego w meczach z Jastrzębskim Węgiem się pojawia. Bardzo cieszy to, że gramy dobrze, że mimo tych trochę mieliśmy małych problemów w trzecim secie, gdzie było trochę chaosu po naszej stronie, to w czwartym wróciliśmy już do dobrej gry i nie pozostawiliśmy złudzeń, kto był dzisiaj lepszy. No tak jak powiedziałem przed chwilą w wywiadzie, bardzo fajnie jest grać w zespole takim jak nasz oczywiście, gdzie jak tylko gramy swoją siatkówkę, nie robimy głupich błędów, nie panuje tam żaden chaos, To mamy poczucie, że będziemy wygrywać, że jesteśmy drużyną lepszą, że spokojnie możemy po 3 punkty z tych nawet ciężkich spotkań z takimi zespołami jak Skra, która również ma mnóstwo gwiazd, mnóstwo fantastycznych zawodników, a mimo to cały czas czuć, że to my jesteśmy tą stroną przeważającą i że to my tutaj górujemy. Jest nie najgorsze, na pewno bardzo, bardzo byliśmy podrażnieni, smutni po tym meczu w Warszawie tydzień temu, bo to tak podrażniło nas bardzo mocno, także bardzo się cieszę, że potrafiliśmy o tym gdzieś zapomnieć, zostawić z tyłu kolejne 2 spotkania z ligową czołówką do przodu po 3 punkty, także bardzo, bardzo, bardzo to cieszy i mam nadzieję, że dalej tak będziemy dobrze wyglądać, bo uważam, że gramy naprawdę przyzwoitą siatkówkę. Dokładnie, dokładnie. Ja w Warszawie nie byłem, ale oglądałem w telewizji i tak naprawdę tam brakowało nam troszkę szczęścia. Takie piłki wpadały, no tu po bloku gdzieś się obtarła, tu jakaś tam blockout. Ale tak, czujemy się mocniej, myślę, że też mamy bardzo wyrównany skład. Co cieszy, bo i na treningu jest dobry poziom i teraz w meczu pokazujemy po prostu no to, co na treningach cały czas robimy, bo takie mamy założenia, żeby wszystkie mecze wygrywać, Puchar Polski wygrać, Super Puchar się udało i mistrzostwo, także i powalczyć o Lizymistrz, także cele są wysokie i my wszystko robimy, żeby podołać tym celom. I tak, ja dopiero zacząłem trenować tak na boisku we wtorek, bo dostałem zgodę od doktora Sokala na to, żeby zacząć powoli już coś robić, także cały okres 7 tygodni prawie na siłowni spędziłem. W ogóle piłeczki nie dotykałem, ale tak, teraz już wracam i teraz mamy poniedziałek wolny i od wtorku już normalnie w pełnym wymiarze, w pełni jestem zdrowy już i, no i teraz będę się starał o to, żeby coś pograć. No tak, pokazaliśmy w trzecim secie, że można i myślę, że to tylko i wyłącznie nasza wina, że ten mecz tak wyglądał, bo to my dzisiaj zagraliśmy słabo. Jastrzębie oczywiście trzeba im oddać, że zagrali bardzo dobrze, od początku sezonu pokazują ten poziom, klasę i to, że będą naprawdę groźną drużyną, a my po prostu dzisiaj nie dojechaliśmy i tylko były takie zrywy, ale to nie wystarczy na tak dobry zespół, jakim jest Jastrzębie. Tak, na pewno, ale to też nie jest jakieś tłumaczenie, bo i Jastrzębie trochę się pozmieniało, więc każdy miał podobne warunki i myślę, że po prostu dzisiaj zagraliśmy słabą siatkówkę. A to, że będziemy z czasem grać lepiej, to tak, jestem też tego pewny, bo pracujemy dobrze i ta dobra siatkówka na pewno przyjdzie. No tak, nie patrzyliśmy w historię przed meczem, aczkolwiek przypominamy sobie te mecze z poprzedniego czy poprzednich sezonów i rzeczywiście zawsze gdzieś było blisko, a finalnie przegrywaliśmy te spotkania. Dzisiaj nawet nie było blisko i mam nadzieję, że od następnego spotkania to się odwróci.